Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony, no i kontynuujemy naszą misję. My powertaliśmy w metro. Ja відчув, що мені в ньому затишніше, спокійніше, ніж у місті, де я колись народився. Де ж моя справжня домівка? Та хоч би й на Сухаревській. До того ж, у Бурбона там були друзі. Слухай уважно. Станція під контролем братви, але неправильної. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо, це швидше звідси вшитися. Давай, давайте, ну, пішла, ну! Щось заметалати. Пригадую ці грати. Треба лише... Чорт! Я не пропкаюся! Гаразд. Ти тут зачекай. Перший пішов. Усе гаразд. Стояти! Хто такий? Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав? Та це ж наш перемитник Бурбон. Та ти розмовляти навчився, молодець. Давай, мені до боса треба, у мене до нього справа. До хазяїна? Ну, звісно. Не! До хазяїна, так до хазяїна. Не! Куди ж тобі, як не до хазяїна? Не! Ну все, буде. Бо ще доведеться його тягнути. Пішли, закінчимо згодом. Ходу, ходу! Біжи, 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 давай, давай же! Глянь, він там нічого не забув. Щось не видно його лахів. Ага. Та немає тут ні чорта, тільки пацюки. Добре, тоді рушаємо. Давай сюди йди. No i tego momentu zaczynamy misję, słuchajcie. Niestety Bourbon się wpakował w problemy, w kłopoty. Ja tu się zastanawiam, czy tego nie wymienić, co mamy na właśnie tą strzelbę, która tutaj jest. Nie wiem, może to wymienimy. O! Będzie może korzystniej, chociaż... Zaraz zobaczmy, tu miałem 146. Tu nie mamy nic, jeśli chodzi o naboje. Dobra. Bierzemy w takim razie to. Tylko z czego będziemy walić? Może z tego, jeżeli już... I teraz patrzcie, z jednej strony są bandyci, z drugiej strony są bandyci. Cokolwiek byśmy nie zrobili. Nie wiem, czy to będzie dobre, no ale dobra. Spróbuję wyjrzeć. Tu jest ok. Spokojnie. Gasimy. Tu jest cisza, spokój. To też gasimy oczywiście. Ciemność to nasz przyjaciel, jak to się mówi. Tu chyba więcej nic nie ma. Nie. Tu więcej już nic nie weźmiemy. O! Apteczki, to się może przydać. Niestety są skrzynie. Oj.
Co się stało? Chyba się władowałem na jakąś minę, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Dobra. Na szczęście żyjemy. Tak, tu są miny, patrzcie. Porozstawiane. Czekam, aż on przejdzie. Widzicie? Dawaj mi skarby. Żeby ten się ruszył gdzieś. Nie, tu jest ich dwóch, kurczę. Dawaj, dawaj, że nu, pisła, nu! Powolutku, powolutku, pomalutku. Bierze, 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 dawaj, dawaj, że. Teraz się nie patrzą, dobra. Zdmuchnijmy. Dobra. Ja nie bardzo wiem też jeszcze, w którą stronę mam tutaj zmierzać. Tu jest pozamykane. Tam oni mają oświetlone, kurczę. Cały czas się patrzą. O. Co jest? Gdzie oni mnie dojrzeli? Nie, no już masakra teraz. Muszę szybko przelecieć. Jeżeli się uda, oczywiście. Dobra. Udało się. Ojejku, no nie. Nie udało się po cichu. Dobra, apteczka. Przeładowane, ale kurczę. Dobra. Dobra. Ciekawe, ile jeszcze zostało. Dobra, schowałem się, udało się. Ten chyba nie żyje. Tędy się wychylimy.
Dobra. No wychyl się, wychyl. Kolejny. No jeszcze chyba dwóch albo trzech. Ten reflektor chciałbym pocelować, ale widzę, że coś słabo mi to wychodzi. Oj, oj, oj! Dobra, dostał. Chciałbym apteczkę gdzieś zdobyć, ale tą lampę zgasić, bo ona mi tutaj psuje szyki. Dobra. Może rzućmy to. Dobra. Mamy dodatkowo jeszcze lunetę. Naboje. Ale tego wziąć nie możemy chyba? Pytanie dlaczego? Кого ти притягнув із собою, виродку? Відповідай, паскудо, або довбешку знесу! Це одноокий чого не той! Артем! Що за... О, ні! Не вірю. Пустити свою зброю, юначе. Чи то його приятеля. Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я Хан. Припускаю, що нам краще негайно покинути це богом прокляте місце.
Окей. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут, а я волів би уникнути нового кровопролиття. Przeczytajmy sobie notatkę w międzyczasie. Tacy ludzie jak Bourbon chyba rodzą się już z pętlą na szyi, przez całe życie kroczą po krawędzi, ryzykując wszystkim każdego dnia. I wydaje im się, że mogą tak bez końca, ale nie da się oszukać śmierci. Jeśli przywykniesz do spacerów z krajem przepaści, pewnego dnia polecisz. Dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Chcę sam siebie przekonać, że nie jestem winny jego śmierci. Że to musiało nastąpić prędzej czy później, bo sam dokonywał takich, a nie innych wyborów. Nie, tym gadaniem chcę zagłuszyć cichy, irytujący głos w mojej głowie, który uparcie mi wyrzuca, że mogłem coś zrobić. Mogłem jakoś zmienić jego życie, w końcu nie był z niego taki zły człowiek. To nigdy nie jest nasza wina, to otoczenie. I kim w ogóle jest Han, żeby go osądzać? Ja powracam do Turgenewskiej. Tut, na Sucharewskiej. Дещо за вовко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяки, тоді можеш залишитися. Nie rozumiem, dlaczego my części amunicji nie możemy podjąć. Tam zostało. Поява Хана стала для мене повною несподіванкою. Хоч я й відчував, що хтось допомагає мені із тіні, коли я боровся з бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі Бурбона. Але мені все одно було шкода мого першого напарника. Zobaczę właśnie, czy tutaj się czegoś nie można znaleźć, bo w tych skowkach właśnie tutaj często i gęsto kryją się jakieś znajdźki. No ale nie, idziemy. Coś słychać? Słychać! Patrzę, czy tu coś nie było po drodze, ale nie. Силуетів.
czyli mamy ich nie dotykać. Kurczę. Strach się bać w takim miejscu, powiem wam. Przeczytajmy. Przywykłem do zagrożenia i mam świadomość, jak kruche jest ludzkie życie. Na własne oczy widziałem potwory, które nie mają prawa istnieć. Wędrowałem po ruinach miasta zamieszkanego przez umarłych, ale to wszystko było realne, uchwytne. Natomiast to, co dzieje się wokół Hana, jest jakby poza zasięgiem. Czuję się przy nim nieswojo, wręcz boję się, kiedy jest obok. Wszystko, co wiem o świecie, ludzi, śmierci, a nawet o sobie, wydaje mi się nagle absurdalne. Nie mam żadnego punktu odniesienia, żadnego oparcia w nikim, bo jest tylko Han. Kolejna przypadkowa znajomość. A może jednak wcale nie taka przypadkowa? A no właśnie. Dużo wie Han na temat właśnie tych tuneli. Widać, że tutaj no już dłuższy czas żyje, funkcjonuje. Dobrze jest się chyba jego słuchać. O kurczę, co to było? Ojejku. Zaraz trochę może tę latarkę dopompujemy, słuchajcie. Chodźmy dalej. Pociąg. Pociąg widmo, patrzcie. Nieźle. Tunele. Проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають часткою минулого. Patrzcie, co to jest na tych ścianach. Czy to są korzenie drzew? Ale jak korzenie drzew by się przebiły przez beton? Przecież te ściany są z jakiegoś betonu pewnie tego tunelu. No, w sumie to metro. Klimat nieziemski, powiem wam. Утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Окей. Кастонай лапіо астеріум манто. Кастонай лапіо астеріум манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лапіо астеріум манто. Кастонай лапіо астеріум манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лап. Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Це зникли особисте. Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Eksploracja.
są jakieś drzwi, ale zamknięte. Kolejne pomieszczenie. Ojejku. No niestety. O, tutaj mamy amunicję. Kolejna amunicja. Tutaj świecące grzybki. Radioaktywne. Palmy może tą zapalniczkę, co bym... O, patrzcie. Tu jest pewnie sporo tych... tej amunicji, ale nie możemy tej amunicji niestety chyba zabrać. Jemu już się nie przyda, a nam owszem przydałaby się. Dziwne, że nie można ich zabrać, bo... No ale cóż. Kolejne pomieszczenie, jakieś pompy, patrzcie. Ciekawy jestem, gdzie my jesteśmy dokładnie. Jakieś warczenie. Tu drzwi, ale pewnie nie przejdziemy. Zosyrycja. Jestem skupiony. No i co? Tam za tymi drzwiami chyba coś jest, coś mi się wydaje. Tak jak patrzę. No i co dalej? O nie! Ile tego się tu wzięło? Wyskoczyły na nas. O. Tego nam było trzeba. Dwie apteczki, super. Co ja mam zrobić? To jak nie mogę przejść? Kucnąłem i nie mogę. Aha, czyli muszę nie kucając przez to się przedostać. Dobrze. Znowu jakieś niebezpieczeństwo? Tutaj coś znajdziemy, pytanie. Chyba nie? Anomalia elektryczna.
і це? Ми називаємо це аномалією. У нового світу нові хвороби. Tędy teraz przelatuje. Жахлива річ, чи не так? Насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію. І лише потім роби висновки. Тепер пішли. Але клімат. А ти що тут є? Ще так підбігнімо. Ślepy zaułek chyba. Dobra. O kurczę, patrzcie, głowa wystająca tylko. Kurczę. Szybka apteczka. No nie! Ojejku. Szybko pozbierajmy, co się da. Za wcześnie to rzuciłem. A może i nie. Dobra. Nie mam za bardzo. Oj, oj, oj. Apteczka, szybka apteczka. Wow. Wiejemy. Z jednego końca na drugi. Co, cisza, spokój? Dokładnie. Dobra, słuchajcie, pozbierajmy jeszcze tutaj, jeżeli coś jest. Amunicji ogólny brak. Ale za to apteczki dwie mamy.
kolejne apteczki. No chyba tyle. Стрибай до дрезини. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. О. Момент, я мушу тут все збирати. Amunicji nie mamy za dużo, patrzcie. Tu jest jakiś plecak, ale... nic z tym nie zrobimy. No dobra, wsiadamy. I to w tym odcinku byłoby na tyle. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.